Hello, hello! Witamy wszystkich bardzo serdecznie na drugiej części Live'a. Do mnie dołączył Howard. Hello, będę czytał czaty, żeby Ania mogła spokojnie tak grać i czytać czaty, więc możecie już zacząć spamować. Żartowałem, nie spamujcie. Tak, Overwatch działa, wszystko pięknie, ładnie. Ania się nie chce tylko przyznać, teraz... że były super problemy. No, wszystko świetnie, no i odpaliśmy Overwatcha. Oczywiście, wszystko pięknie działa, hello. Oh my gosh, tak, także... O matko, nie wiem czy będę widzieć. Czekaj, bo mi się coś dziwnie baguje to. Okej. Okay. Znaczy co? Dobra, mam problem, bo jak Overwatcha mam na pełnym ekranie, to jakby frizuje mi się drugi monitor i czat mi nie leci. Czekajcie, spróbuję jeszcze to ogarnąć na innym ekranie. Inaczej w opcjach to ustawię. Ok. Hey, Pawi, Sanfu i Gorello. Nie, no to musi być w oknie, tylko autodopasowanie. A może zaznaczę monitor jeden po prostu i pełen ekran? Czy to nie zadziała w ten sposób, że lepiej będzie działać? Nie, frizuję nadal ten drugi. No bo monitor drugi, no to chyba nie ten monitor. Jesus. No dobra, no to w oknie zrobimy. W oknie i zmienimy rozdzielczość na jakąś... zaczepistą. Coś widziała w tej grze. No i to nie ta rozdzielczość, którą chciałam. Hello? Zaraz jak będziemy tam robić drużynę i w ogóle to podamy battle taga. Tak, muszę... tak, właśnie. Nie, mam spokojnie. Także będę wam tu pisał. Najpierw muszę... Karbuzik. Najpierw muszę to ustawić, bo... Bo teraz... Bo musi być ustawione. My god, serio? Czemu to ma A dziękuję, Gorel, całkiem znośnie. Musiałem pomagać w remoncie, więc jestem trochę zmęczony, ale nie było źle. Obijałem się przez pół dnia. I dużo jadłem, także może być. Dobra. Ogarniemy to w inny sposób. Trochę niezapominajkowy, okay. Ale nieważne. Okay. Taki mój. Tylko teraz muszę dopasować ten ekran do OBS-a. Uwaga, Ania psuje za 3, 2, 1. Stream ulegnie samozniszczeniu za 3. Dobra, czekajcie, wszystko działa. Wstecz. Super, działa. Okej, okay, dobra. To teraz tak. Nie mam bladego pojęcia, jak to się zaprasza do drużyn. Więc... Ja wam napiszę na battletaga na czacie. Tak, ogólnie battletaga możecie sobie wklepać i... Nie wiem, mnie tam zaprosić. I ja jakoś ogarnę. Zaproś graczy do ekipy, tu mogę. Jakoś coś zrobić. Aha, ale i to są moi znajomi. Znajomych tak, właśnie. I wtedy muszę ich mieć jakoś. To czekamy, wysyłajcie zaproszenia, kto chce grać. Mhm. No, ładna grafika. Też mi się podoba. O! Ktoś mnie zaprosił! Oh my gosh! Czekaj, teraz nie wiem, jak to mam przyjąć. Oh my god, wieszający się battle tag. Dzięki. Znaczy, twój battle tag. Blizzard.net. Aha! Dziadostwo! Nie cierpię tego. Dobra, może inaczej. I tak lepsze niż Origin. No niby tak, ale... Jak mam... O, dobra. Zatwierdź. Okej, okay, super. To poszło. Dwa zaproszenia przyszły. Czy ktoś jeszcze chce... Okej, okay, Jacox chce, ale ciebie mam. Samfu też mam. Daj mi to jeszcze widzę, ale czekasz. O, jeszcze Moonlight. Wow, wow. Moonlight mnie jeszcze zaprosił. Okej. Okay. Mam... Dziwne to jest. Nie wiem, zatwierdź to. Mam jakby dwa niki miałam tam. Nie wiem dlaczego. Boże, tak nie ogarniam. Jestem z Howardem.
O, Czekox mnie tak, zaprosił. Też tu jest. To on robi ekipę, tak? Jakie szczęście z zaproszenia. No. Dobra. A ty, Jackox, możesz zaprosić tam innych? Czy ja jakoś mogę zaprosić? Bo ja nie wiem. Wydaje mi się, że musisz wszystkich mieć ty w znajomych, żeby móc tam... Bo ja się nie ogarniam. O, ty ogra w Quake Champions. Gdyby Quake Champions wygrało, to byśmy mogli pograć z nimi, ale nie Overwatch. No cóż, ja chętnie tylko czekam na koniec aktualizacji, okej. Okay. No, uczę się, bo w sumie do tej pory nie robiłam tu w ogóle gier ani nic. Dodaj znajomych. A nie, to nie jest. To nie chcę to. Jak ja mam. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Travis, oj, tam zaraz rage'a. To taki ja tak mam na co dzień. Bo tu mam Jackoxa. Mam... Okej, mam tych ludzi, którzy doszli. Jeszcze ktoś mógłby dojść do tej ekipy, ale nie mam pojęcia, jak mam tu zaprosić. Ekipa 4 graczy. Ja Jada chyba nie Fix mogę, pewnie jak... przegrywa co chwilę w Quake, i dlatego jest taki salty. Aha. Bo Jackox jest tutaj. No powinno być miejsce dla ciebie. Friday to gratki, ja się trzymam od challenge'y z daleka, bo na solo umieram, a tych podwójnych nie robiłem jeszcze, aczkolwiek nie chciałem się nigdy czekać, bo to zajmuje tyle czasu. O, Samfu dołączył do ekipy. To Jackox, oj, tam jak też coś, to jeszcze... Ktoś jeszcze mnie zapraszał, tutaj był, ale... Boże, gdzie to jest? Kto jeszcze tu był? Jeszcze Moonlight, ale Moonlight nie wiem... No, na czacie masz to? Bo jest na urządzeniu mobilnym, to co ja... To nie chcę grać? Ja się nie znam tak bardzo. Rozmawiam z Howardem, Hetzperek, już mówiłam. Odbierać zaproszenie możesz z samego Overwatcha w sekcji społeczność. Aha. Super. Takie buty. Tu to mam. Aha, bo to jest to samo, co tu. Dobra. No, okej, okay, rozumiem. Kiedy nie ma kogoś w ekipie, a masz go w znajomych, klikasz na plusa, a on trzybuje zaproszenie do ekipy. A to Krobla mogę tylko zaprosić, ale nie wiem, czy on chce. On ostatnio grał w Eurotracka, także nie wiem. Albo chyba, nie, tak mi się aha, bo ja tu mam skrzynkę jeszcze jakoś do otwarcia. Dobra, to sobie jeszcze otworzę skrzynkę. Co to jest? I nic mi się tu nie pojawia. What the heck? Coś mi się zbugowało? Czy nie mogę otwierać skrzynek? Ban na skrzynki. Ta. Jakbyśmy ja w ogóle nie ogarniam Overwatch. Jakbyśmy to grali Jackox, w Quake'a, to by nie były takie rzeczy. Aha, aktualizuję Overka i wchodzę. Dobra, to Jackox możesz na jakąś, nie wiem, grę już nastawić czy coś. Bo ja w sumie nie wiem, czy mogę. Chociaż jak jest... skrzynki, a nie smutno, smutno. No. Witaj, zapomniany Greku, z powrotem. Hello, Grek. Kim grasz najczęściej? W sumie ostatnio gram postacią leczącą najczęściej. Tą taką z skrzydłami. Nie wiem, jak ona się nazywa. No, laską, łaską. A o, właśnie, łaska. Już wiem, ale uciekło się... mi, jak było po angielsku. Nie wiem.
Merci, o, dziękuję. Czaty pomocne, o, dziękuję. O, i jeszcze lubię tą taką fioletową, co hakuje. Nie pamiętam też, jak się nazywa. Jakaś tiara, czy coś w tym stylu, kurczę, nie pamiętam, ale też ją lubię. Fajny miała ten filmik taki overwatchowy. A. Znaczy, kojarzę Piotrka Happy'ego, ale nie znam go, jakby nie oglądam w ogóle, więc... Sombra się ta nazywa, ta różowa. O, Sombra, Sombra, właśnie. Ja chcę być leczącą. Ja będę leczyć wszystkich. W sumie to niedawno przez jakiś czas był Overwatch za darmo przez parę dni, ale w ogóle nie grałam. O, nawet nie wiedziałam. Hej, Pingusia! Kacperek, ta gra jest na... Na czym ona jest? Na Battle coś tam, coś tam? Battle.net. No, Battle.net, bo to jest gra od Blizzarda. Także nie ma jej na Steamie. Ania, weź następnym razem fioletową, ale... Aha, dobra. Ogarłem już. No, to są Sombr. Ale ja tu będę ginąć zaraz! Jezu, ja się muszę rozegrać, ja w to 100 lat nie grałam. Od ostatniego czasu, Boże, kiedy to było? Hej. Aha, bo ja mam te super moce, czekajcie. O, że mogę podskoczyć. O, Ania was zaraz wam zrobi kuku. O, czekajcie, bo tam ktoś... Ktoś mnie potrzebuje. Ktoś mnie potrzebuje. O, tak. Jej, dostałam łapkę w górę. O, mój. Tak. Heroes never die. O nie, ktoś tam umiera. Ktoś tam umiera. No to daleko. Strumień leczący uruchomiony. A, bo ja jeszcze mogę super doładowanie dodawać na prawym. O, że super atakują wtedy. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi w tej grze i co to za postacie są, także na mnie nie licz. Wiem tylko, że trzymasz pistolet do atakowania i to tyle. No tak, tylko że ja grając łaską to nie mam właśnie pistoletu żadnego, tylko mam... taką broń jakby tylko do leczenia albo do sprawiania, że wiesz, ktoś... A będzie miał dobry atak i w ogóle. O. Ktoś umarł. Nie! O. Nie, za daleko! Za wysoko latasz, Jacox. Czy chciałem coś powiedzieć, mi totalnie uciekł. Aha, że ten... Pod dwójką nie masz pistoletu? Czy chodziło ci o to, że nie używasz dwojej? Ty, faktycznie mam pistolet! O, to... o to mi chodziło! Dziękuję, że ten pomogłeś się wysłowić. Bo nie wiedziałem. Tak patrzę, że tam jest jakaś dwójka, jakiś pistolet, ale tak... Halo, policja. No dobra, to już mamy z głowy. Chciałem zapytać, jak czaty mają jakieś rady, to możecie zarzucić. No właśnie. Aczkolwiek nie wiem, na ile mi się uda to zastosować. No, ale to zobaczymy. Kacpereka, czemu? Co to jeszcze jest ciekawego? Travis, rozumiem tą presję. Jak grałem w Ayana, to zrobiłem sobie kleryka i to nie było ciężko. Sobie nalać. Nie, szybko. Szybko, szybko. Jest szybko, woda. Śmieszny, jest taki mega śmieszny gif odnośnie tego, jakie to uczucie, kiedy w trakcie meczu pijesz albo jesz. Taki gościu schowany za stołem, coś tam je, a na dole podpis. W tle słychać strzały. Może znajdę. Tego mema wam wkleję tutaj. Ja bym cię nauczył, jak dokładnie gra się laską, ale na czacie to za dużo pisania. A spoko. Siema. Strumień leczący uruchomiony.
Ja i tak pewnie się nie nauczę za dobrze, ale coś tam postaram się ogarnąć. Jestem. Już nie mogę się doczekać walki. Uj. Dobra, to rozumiem, że się bronimy, tak? Bo ja nigdy nie ogarniam, co tu się robi. Powinno. Jak ja w tym, jak to się nazywa? Kurczę, w tej grze z autami. A, w Rocket League. W Rocket League też nigdy nie ogarniam, w którą stronę strzelamy. A, biją. Czemu oni tam na górę? Aha. Fox Girl, pomyślałeś pchnąć co... Jak ci minął dzień, na przykład. Nie, mówię Fox Girl, że może pisać, aha, jaki minął dzień, skoro nie wie dobrze. O nie, tam ktoś się zbija. O nie, czemu wy jesteście tak wysoko? Przecież ja nie ogarniam. O. Nie, jak jesteście tak wysoko, to ja nie umiem. Okej, dzięki, Kotterek. Tu ktoś bliski śmierci. Boże, wszyscy umierają, nie umierajcie. Nie. Najne. Leczam, leczam wszystko. O nie, tam ktoś potrzebuje podniesienia. O no, nie, zabili mnie. Co za chamstwo. A możesz siebie leczyć? Siebie leczyć? Jeszcze raz. Chyba nie. Znaczy... Halo, chyba czaty, tutaj są na mapie. Na mapie są takie apteczki, że się spotyka po drodze. Ale łaska chyba i tak ma dosyć mało punktów życia, tak mi się wydaje. Też nie jestem pewna, bo zawsze mi się wydaje, że postacie leczące mają raczej mało punktów życia, Boże drogi, co tu się dzieje. Ten pan się tak wszystko zmłotkował. No. Oni mają jakieś super moce. Nie zabijać! Słuchajcie, bo widzę jakąś... A, to jest odnośnie tej informacji, że Moon Knight by cię nauczył. A, musiałem rozszyfrować. Bo właśnie długą wiadomość od Moon Knight widzę. Właśnie to już ci czytam. Tutaj. Że jeśli przytrzymasz spację, kiedy spadasz z wysokości, to opadasz wolniej i możesz wtedy szybować. Jak klikniesz Shift, aha, to podlatujesz do kogoś. Kiedy klikniesz no, R, ryszasz, a Q używasz zdolności, która daje ci latanie. Kiedy Q używam E, to co? E to wskrzeszasz, Q latanie. A, tak, no E to dobra, to wskrzeszanie ogarniam. Q, to podlatywanie też. Q latanie, ale Q to dopiero wtedy, kiedy mi się załaduje. Aha, okej, okay, no to tam co oni tutaj... No, bo to jest ten taki jakiś ult czy coś tam, to się nazywa tutaj, nie wiem. Na tej zasadzie. To nie jest ten, co podnosi wszystkich jakby naraz? Tak mi się coś wydawa. Nie wiem, właśnie nie, no, ja też to nie tylko wiem. Lata. Znaczy, ja ogarniam tylko, że ona lata, a nie wiem, czy coś więcej robi poza tym lataniem. Nie, nie umierać! Nie umierać! O. Ktoś tu zrobił super barierę. Lekarka nie umie się leczyć. No właśnie, Daylight. Nie rozumiem tego pytania. No, to tak jak w Dead by Daylight nie można się podnieść, mając apteczkę, a leżąc na ziemi, nie? Nie! Co tam umarł? Jestem silna, niezależna, sama się wyleczę. Za daleko ktoś tam poleciał, ja tam nie pójdę. O, jest fajna postać, nowa Moira. Ja jakbym chciałbym coś na nią zagrać, spróbować, zobaczyć, jak to się gra. Dyniatom pewnie. I dowo typowo. Bo snajperka. Porażka. Świetnie nam poszło. Bo na ucie możesz leczyć kilku sojuszników naraz. O. Dobra. Może zapamiętam. O, tak jest, ulti wtedy latasz i zmienili to kiedyś wskrzeszał. Poza tym laska ma zdolność samoleczenia. Jak przez 2 sekundy nie otrzymuje obrażeń. Aha.
Sam tu dostanie. A no to jak Ania wbiega we wszystkich, to trudno, żeby było samo leczenie. Nie no, ale jak byłam bardziej rozegrana... O, mam 12 poziom. Jak byłam bardziej rozegrana, to mi trochę lepiej szło. Teraz to muszę po prostu sobie przypomnieć z powrotem. Bo o, kolejny poziom. Już jakiś czas nie grałam. 12. A który masz w Quake'u? Nie. Też coś w ten deseń. Czy dobra, teraz sobie zagram Sombrą. Myślę, że mniej niż 10. A, okej. Okay. Ostatnio mi się wydaje, że mówiłaś, że coś tam 6, ale... No może. Ty czy Locker mówił, że... Że dopiero zaczął grać i już miał 6. Jest Sombra. Trochę brzmi jak sorbet, ale co? Mi się kojarzy z sombrerą właśnie. Ona może fajnie hakować. I jej nie widać przez jakiś czas. Tylko nigdy nie umiem tego porządnie używać. Kojarzy mi się z tym szpiegiem z Team Fortress 2. No, w sumie. I pamiętaj o chwaleniu graczy. Za każdą pochwałę dostajesz 50 expa, niby mało, ale zawsze coś. A to zawsze lubię to robić. Zawsze to robię. Zazwyczaj. No chyba, że mi przeminie ten ekran, ale nie wiem, czy to przeminie. Nie pamiętam już. A ktoś u nas leczy? Czy nie? Chyba... A nie, ktoś leczy. Oho, Sombra ma teraz nieograniczony czas niewidzialności oraz ma nieograniczony czas translokatora. Teleportujesz się kiedy chcesz, ale można go zniszczyć. Wow. Czary. Technologia. No, Travis pewnie tak, ale nie dziwi mnie to, no bo ta gra jest trochę przestarzała i trochę już... Jakkolwiek fajna i w ogóle, no to trochę nie nadąża za... No, właśnie. Ja bym chwalił tylko siebie. W ogóle znalazłem tego mema, zaraz wam wyślę. Tak dalej go szukałem. Go się rozproszyłem na chwilę. Nie wiem, jak to się wkleja. I czy można w ogóle wkleić bezpośrednio na czat cokolwiek, żeby było. Ja nie umiem tu zabijać za bardzo. Jak leczyłam tylko. O! 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 Koleś! Schakuję cię. Bo mogę. Czemu ma jakąś tarczę dziwną? Ała! Zabij mnie. O! Wskrzyś... O, dziękuję, dziękuję za wskrzeszenie, ale zaraz umrę znowu. Ja się nie nadaję do wskrzeszenia. O mój Boże. I tak lepsza od Fortnite'a. Fortnite'a musimy za nią zagrać kiedyś właśnie i zrobimy wam może jakiegoś tego przez Luka z tego albo coś w tym stylu takiego, bo ja też nie grałem. Wciągniemy jedną osobę, która umie grać i sobie pogramy tak dla beki, żeby było fajnie. Tak, jest całkiem sympatyczne, jak się gra tak wiesz, raz do zabawy. Wow, to jest w ogóle kosmos i tu są takie sprytłumione dźwięki. Dobra, czaty wysyłam mema, ale jak coś nie wyjdzie, to nie moja wina. No nie tak chciałem, ale to se klikniecie na górze. No. Znaczy chyba nie da się nic wkleić. No, bo... Na hitboxie właśnie było... 2 na 10, no. Lepiej pod tym względem. O Boże, smok leci. Dobrze, że mnie tam nie było. Tylko, że wszyscy teraz poginą i zostanę tam sama. Pamiętaj o translokatorze, jak masz go gdzieś rzuconego, to możesz nagle zniknąć z pola walki. A, dropnij go gdzieś w kąt i ten, i potem się zniknie. Aha, to jest to! O Boże, dobra. Trochę zlamiłam, ale to nieważne. Nikt nie widział. Tylko 47 osób. O Boże. Error 404 i tyle z mema. O nie, nie, czekajcie. O fuck, ja już wyłączyłem tą stronę. O mój Boże. Przyda mi
Dobra, powinienem był to sprawdzić, zanim wysłałem. Tam ktoś jest. Dobra, to mi działa, także wysyłam wam, uwaga. Ha! Skakowany! Haki! No! Ej, Mateusz! Nie, Ania chyba gra już któryś raz z kolei. Drugi bodaj. Tak, nie, no... Nie, no chyba z piąty już, no bo dobra. ze dwa razy grałam na live'ie u Teo. Potem ja grałam trochę z Jackoxem. No to tak mniej więcej bez 5 razy się może naliczyło. Nie no, czemu wszystko na mnie leci? God damn it. Bo masz super najlepszą postać. Ta postać ma w sumie tyle samo HP-ków co Łaska, więc przypuszczam, że 200 to nie, jest... Nie, Łaska ma 200. Aha, bo dobra, myślałam, że mam 250. Nieważne. Otóż nie. Ktoś mi dał infrawizję, nie wiem o co chodzi. Co ci dało? O, przegraliśmy, infrawizję. Okej, nie wiem co to, ale brzmi kosmicznie. Jaki jest ult do tej postaci? Co? Jaki jest ult do tej postaci? Że ona chyba hakuje wszystkich dookoła, ma taki promień chyba hakowania. Okay. Przynajmniej tak to... Tak mi się wydaje, bo tak, wiesz, z tego co widziałam. No, rozumiem. Jak nie, to zaraz ktoś tu wytłumaczy, na pewno. O nie, sami z przeciwnej drużyny, bu. No to damy, nie wiem, komu. Zero na 10. Nikomu. Nie znam ich. Daj Howardowi. Dobrze. Dostanę plusika. Złotą gwiazdkę. Improwizja to widzenie przez ściany przeciwników. O, to tak jak ma ta moja postać ulubiona z Quake'a. Ale srebrny medal dostałam. Za jakieś wyleczone obrażenia, co? Za ja nie leczyłam. Za chęć do życia. Tak, myślę, że teraz wyjdziemy ogólnie i zrobimy sobie przerwę. Wyjdziemy z tego meczu. Czy były jeszcze jakieś osoby, które chciały grać? Bo w ogóle nie wiem, ile tu osób z nami jest. Jak mam opuścić... O, tu jest opuść mecz. Aha, i to opuszczę ekipę od razu. Srebrny medal. A to jak mam to... Myślę, że i tak będziesz musiała opuścić, jeśli będą jakieś osoby, które jeszcze nie grały, a będą chciały dołączyć. No właśnie, dobra, to jeszcze, to najwyżej jeszcze raz się to zrobi. Aha, Jackbox wychodzi, także musisz i tak robić ekipę. A, okej, okay. Dobra. Dzięki za grę w ogóle, Jackbox. A dobra, to jeszcze skrzynkę sobie zobaczę. Czy nie? Czy dalej mam bana na skrzynkę? No. RIP skrzynkę. What the fuck, co się wydarzyło? O, dobra, jest, w końcu. Wielkie objawienie skrzynek. Ban na skrzynki, kurde. Dostałam flagę Brazylii, jakieś oko Saurona, jakąś laskę z kotem? W postaci graffiti to jest chyba wszystko. Okay. Tak, to jest graffiti, portret gracza, graffiti. Super! Spójrz kolejną. 2 na 10. Wolę skrzynki Ania... w kłębie. Ania była sławna, znalazła się na powtórce najlepszego zagrania meczu. Tak. Super. Kolejne graffiti, laski. Znaczy włosów jakichś, bo twarzy nie ma. Nie wiem, co to jest. Podgląd kwestia, co? Portret gracza. Graffiti kolejne. Skrzynki są słabe. To kwestia chyba jest dodatkowa, wiesz, to co twoja postać mówi, to żeby nie umiała tą chwilę. Heroes never die, to może coś nowego dajmy. Tak mi się wydaje. Ult Sombry to hakowanie naraz wszystkich bohaterów w zasięgu ulta, a jednym z najtrudniejszych osiągnięć jest słodziak do Sombry, gdzie naraz musisz zhakować cały przeciwny team. O, wow. Dobra. Okej, to zrobimy sobie przerwę, 5 minutek. Tego nie potrzebuję. Napiszę wam na czacie jeszcze raz ten battle, tak? Jakby ktoś chciał, tak, ktoś jakby... dopiero przyszedł czy coś, to możecie dodać Anię i zagracie za chwilę, przypuszczam. Tak, tak, zgadza się. Także widzimy się za 5 minutek.